trochę targa. Że zimno, czy no, zimno, zimno. Czy ryba? Masakra. Bardzo delikatne brania są. Widać, że ryba siłę ma, ale nie jest to taka siła, taka wiecie. Teraz Magda do mnie dzwoniła. Już Magda odzwaniam. No. Jakby jeszcze film oglądała. Ręce mi się trzęsą z zimna, nie tylko. To jest. Jeszcze się musimy dużo uczyć. Może być tak, że one w waszym rejonie nie ma ich tam wody. No właśnie, to jest, no, to jest właśnie raczej, no, to nie jest tak, że ty umiesz, a my nie. No właśnie. Ale na razie czekamy. Czekamy. Ale czekamy Maciej na te, wiesz, które, nie? Big mamy. Takie wielkie, no. Big mamy. Wczoraj zrobiłeś bombkę, Maciej? A ja. Maciej, no? Miał wczoraj urodziny. Wczoraj miał urodziny, więc miałem prawo. 16 tonąca, pojedyncza. Wiemy, że tutaj są większe. I mam nadzieję, że jeszcze bardziej waleczne. Zaraz to opijam, jak Maciej powiedziałeś? Nie. Tym razem nie będziemy tak robić. Że jak po każdej rybie będzie ta tradycja drink, to... Nie, to my już nie żyjemy. Nie żyjemy, nie? Czemu nie nagrywaj? Co nie nagrywaj? Na kukurydzę wziął, tak? Trzeba nagrywać. Dobra, to opowiedz teraz całą historię kukurydzy. Możesz teraz to opowiadać. Już nie kręcę tyle dyskusji. Nie mogę. Maciej, ty przeciwko mnie, Brutusie? Nie, broń Boże, ja jestem z tobą. Ja ich wajc, was do mnie gezach! Nadrabia, seson. No. Ilością, a nie jakością. Sztuki się liczą, nie waga, tylko sztuki się liczą. Można powiedzieć, że to jest Adama chyba 14 ryba. Wojca, rybinówka przyszła do nas! Brawo, Maciej! Jest pierwszy! Pierwszy koń! Pierwszy! Pełnoludzki! Idziemy po zimno! Macie, ale my wypacie namiot pod latarnią, to ja nie wiem, czy to takie usługi też świadczycie? Też! Też? Ja tam nie idę z tego namiotu. A Maciej, co? Co się stało, Maciej? Na początku taki dzień by nie było, tak nie? No. Pojedynczy bafter 15 mm. Donat. Nie jestem sam. Trochę targa. Że zimno, czy... No, zimno, zimno. Czy ryba? Nie, no i powiedz, że idzie zupełnie inaczej niż te w nocy, które miałem brania, to zupełnie inaczej idzie teraz. W ogóle teraz jakby zaczęła współpracować do brzegu. Masakra. Bardzo delikatne brania są. O, Wojtka dzwonią, do mnie też przed chwilą ktoś dzwonił. Madzia do mnie. Wyszliśmy z namiotu, bo u Macieja pikło. Ja wychodząc za Maciejem, żeby zobaczyć, co się u niego tam dzieje na wędkach. Jedno pik, mówię, podejdę do swojej wędki, zobaczę, co jest grane. Hangarek tak dosłownie delikatnie, góra, dół się poruszał. Widzę, że lekko żyłka idzie nie w tym kierunku, co trzeba. Podnoszę wędkę, jest branie, także te brania tutaj są bardzo delikatne i ryba cały czas idzie dołem. Cały czas idzie tutaj nieraz, aż czuć, jak ten ciężarek po dnie gdzieś tam uderza. Teraz pakuje się pod wędki. Widać, że ryba siłę ma, ale nie jest to taka siła, taka wiecie, tylko... O, wziął se na grzbiet właśnie, no, nie lubię tego. Takiego czegoś to człowiek nie lubi. W tej ostatniej fazie holu. Zobaczcie, już jest przy samym brzegu. Przecież tu jest taka skarpa. Już mamy szczołówkę. Szybą szczołowy. A, czyli ta sama liga.
jednak ta sama, inaczej się zachowywał, ale jednak ta sama liga ta wieczorna, czyli 10 do 12 kg. W porywach tam miałem w nocy tego jednego największego, gdzieś około 15 kg. Tam Johnny Pitadełko przyjechał? Tak. No i golec. Jednego pełnołuskiego tylko w nocy miałem, ale dalej są łowisko. Ale silne. No mówię, ale to ta siła jest taka specyficzna, co nie? Że to nie jest taki, wiesz, on nie ma takich energii. Teraz Magda do mnie dzwoniła. Już Magda odzwaniam. No. Jakby jeszcze film oglądała. Ręce mi się trzęsą, z zimna, nie tylko. Z wrażenia. Z wrażenia. No tak, jeszcze niech mi klapnie teraz jeszcze raz. Blisko było. A mówię, że na nakładki na jakieś brasz, no, nie przyjechała. Oddali mi pieniądze. Tak? No. Muszę jeszcze raz to mówić. Dalej mam obawy, już po tej rybie to już tak można powiedzieć graniczące z pewnością, że akurat te ryby, które łowię, tam się już zebrały na zimowisko i w tym miejscu są, aczkolwiek uważam, że to są ryby, które są pewnie z jakiegoś niedawnego zarybienia tu na tym łowisku, bo są bardzo mocno pouszkadzane, mają różnego rodzaju narośla na płetwach. Nie chcę mi się wierzyć, że te ryby tutaj zimą o tej porze roku w takiej złej kondycji byłyby, bo kondycja ich taka fizyczna nie jest idealna. No i dlatego też może tak łatwo idzie je przechytrzyć w tym miejscu, że one tam w tym miejscu się zgrupowały i biorą, ale... Maciej, no. Ale my nie umiemy ich przechytrzyć, co jest? Jeszcze się musimy dużo uczyć. Może być tak, że one w waszym rejonie, nie ma ich tam, Wojtek, no właśnie, to jest właśnie... No raczej, nie jest tak, że ty umiesz, a my nie. No właśnie. No. Trzeba zaznaczyć, że Adam złowił już 9. rybę, tak. A jeszcze doba nie minęła. Dokładnie. Także jestem mega zadowolony. Szkoda, że cały czas dosłownie te ryby są identyczne. Sort taki jakby z jednej, dlatego też zaczyna mi to w głowie gdzieś być, że to mogą być zarybienia, bo to jest tak jakby jeden sort ryby, czy jeden po jednej jakiejś tam, no można powiedzieć po jednym DNA, tak, Macieju? Ale na razie czekamy. Czekamy. Ale czekamy Maciej na te wieszczure, nie? Big mamy. Takie wielkie, no. Big mamy. Oni mówią, Kubiak w łówce te jedenastki, dwunastki. A oni tu przyjechali w innym celu, co nie? Nawet Macia powiedziała przed chwilą przez telefon, że jaka waga? Miałem 12 kilo. No to mały. A ponoć rozmiar nie ma znaczenia. Zaraz, niedługo wam, jak się do tych dwudziestek tak przyzwyczajecie, to nawet takie dwunastki was nie będą cieszyć. Nie? Nie, tak nie będzie na pewno. No, zobaczymy. Rozmawialiśmy o tym wczoraj. Dobra. Każda ryba musi cieszyć, nie, tak Maciej? Jest. Każda jedna. Tym bardziej, że o tym porze roku jeszcze. A mi już się zimno po dzisiejszej nocy wyskakuje na twarz, no. Dobra, idziemy na śniadanie. Co? Idziemy coś zjeść. Na śniadanie, bo jest co, 10 rano. A ja idę bombkę zrobić jakąś. Bombkę to już wczoraj mieli. Wczoraj zrobiłeś bombkę, Maciej? A ja. Maciej miał wczoraj urodziny. Wczoraj miał urodziny, więc miałem prawo. Więc zrobił trochę bombki. I dotrzymałem obietnicy. Idziemy. Muszą być ryby z zarybienia jakiegoś, nie wierzę, że to tak. Ale bardzo mocno są pokaleczone. No mówię, że jest ryba pokaleczona. Dobra, takie pokaleczone. Nie, tak. Coś to wszystko było. Szybko.
wiązać. Ananasowy. 16 tonąca, pojedyncza. Moment, wezmę go, tylko tu jeszcze opatrzę. O, wiem. Mówisz, że całą populację tych świeżo zarybionych uda mi się złowić? Tak, i potem nam zaczną brać, jak ty już wszystkie pakujesz, zrobisz ty, odłowy kontrolowane. Ale może być tak, że może po tej 20, 25 będzie, kurde, tak, że jedna z tych tubylców, tych tutaj mieszkańców, takich już dłużej, coś no, będzie. Zobaczymy. Dobra. Myślałem, że po tak długiej nieobecności na rybach zapomnę, jak to się robi, ale jednak tego się nie zapomina. Pięknie. Jestem już bardzo zadowolony, że udało się złowić tyle ryb w tak krótkim czasie. No teraz będę tylko liczył na to, że w końcu zaczną współpracować nie te, które uważamy, że są z zarobieniówki, tylko te, które wiemy, że tutaj są większe. I mam nadzieję, że jeszcze bardziej waleczne. O, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Gratulam. Zaraz to opijam, jak to Maciej powiedziałeś? Nie. Tym razem nie będziemy tak robić. Bo zajebiesz nas. Że jak po każdej rybie będzie ta tradycja drink, to... Nie, to my już nie żyjemy. Nie żyjemy, co nie? To już trzeci raz my byli. Ale wam mogę powiedzieć, że jest trochę cieplej niż w nocy, bo klinik tam normalnie działa, także już dodatnia temperatura i do przodu. Tak, woda 6 stopni. Yeah. Długa wędka. Teraz mogę powiedzieć, że już na 100% jestem pewien, że to są ryby z jednego sortu, czyli pewnie jakieś zarybione niedawno. Fajnie, że w tym na takim łowisku takimi dużymi rybami też zarybiają. Żeśmy z chłopakami przed chwilą na ten temat rozmawiali, że to też jest fajne, że nie jakimiś dwójeczkami, tylko takimi większymi. No ale powiem wam, że powoli człowiek zaczyna czuć taki lekki niesmak, jak podchodzi do wędki, jest branie, podnosi i czuje ten sam sort. Albo teraz chciałoby się i życzyłoby sam sobie siebie, żeby mniej, ale większe. Czyli wchodzisz na naszą taktykę, przechodzisz tak? Teraz, tak? Nie łowić. Trzymajcie kciuki, żeby teraz było mniej, a większe. To już nieważne u kogo. To jest jakaś masakra. I'm the last one you prioritize. Keep it, your IG pictures on my phone.
Nie, dobra, nie nagrywaj. Czemu nie nagrywaj? Co nie nagrywaj? Na kukurydzę wziął, tak? Co trzeba nagrywać? Chyba na kukurydzę. Ale żeś go... Na kukurydzę, Wojtek, na kukurydzę. Tak? No. Już widzisz? No. Patrz. Dobra, to opowiedz teraz tą historię kukurydzy. Masz, no. Możesz teraz opowiadać. Już nie kręcę tyle dyskusji. Nie, nie mogę. Znaczy było, to było tak, że cały czas chciałem spróbować na tą kukurydzę wędkować, ale Wojtek miał na dwóch wędkach, czy na trzech? Na trzech. Na trzech wędkach kukurydzę i on nie miał żadnego brania i się bałem jej założyć. Ale stwierdziłem, że jak tyle brań jest, to i nawet na kukurydzę weźmie. Oczywiście żartuję no. sobie tutaj, znaczy, że... Znaczy ja dopowiem, bo było tak, że Adam ma brania, a my nie mamy z Maciejem. Tak, tak. Ja mam trzy wędki na sztuczną kukurydzę, znaczy miałem wczoraj nocy. I poprosiłem Adama, żeby na jedną wędkę założył tą testowaną naszą nową kukurydzę, która pojawi się w sprzedaży. Taki fajny dobra, balansik. Ale możemy tak, możesz opowiadać i możemy dobra, coś dobra, robić. Mówię, wyróbcie. No. Mamy taką nową kukurydzę testowaną. Nie wyzywaj nas od róbci. Takie dwa ziarenka sztucznej kukurydzy, no, połączone w jedną całość. Zaraz zobaczycie, bo to widzę. Testujemy ją i one są takie zbalansowane. Że haczyk dotyka do dna, a mówiłem wam o tym wczoraj. A kukurydza sobie tak centymetr nad dnem balansuje. No i zmierzam do tego, że ja nie miałem na to żadnego brania. Adam ma tutaj brania, to mówię do Adama. Adam, załóż tą kukurydzę i zobaczymy, czy to jest kwestia miejscówki, czy ta kukurydza po prostu nie działa u mnie. No i zadziałało. Zobacz, zobacz jak mnie chce mnie ochlapać na wieczór, strasznie. Żeby nie było. Pokaż, no właśnie pokaż tak na dłoni, o co chodzi, bo to są takie dwa ziarenka połączone. One są połączone, nie są rozdzielne. Są połączone, tu mamy miejsce na stoperek do schowania. Haczyk AK-4. Że on to już tam teraz jest zmasakrowany przez rybę. Bo tego, no. Tak, dziękujemy. Cieszę się bardzo. Ja też. Ja też, aczkolwiek kolejny z tego samego sortu. Kurde, upodobało sobie mnie chyba. Powiedzisz, że zależało mi na tym, że właśnie przy takich ekstremalnych warunkach, gdzie woda ma tyle stopni, ile ma, że taka kukurydza może być dobrą przynętą po prostu, nie? Zadziałało. Teraz czy Adam częściej założy tą kukurydzę, czy nie, to od niego zależy. Założy, bo już przecież zrobiłem. Bo ma rybę w łowisku. Przecież zrobiłem te dwa przypony na kukurydzę, dwa na ananasa i dwa na pomódniec, nie? Są przecież tego. A kukurydzę, bo to też trzeba, Wojtek, nie wiem, czy mówiłeś o tym. Patrz, no może jaki szalony. Kukurydza jest w tym momencie bezzapachowa, tą, którą dostałem do tak, od Wojtka. Tak, i będzie w zasadzie bezzapachowa, tylko trzeba sobie ją samemu dopalić. Tego to nie wiem, czy będzie, czy nie. No, znaczy wędka się no. dopali tym, czym będzie chciał. No i u mnie była za dopalona Donaldem. No i widzisz, ja miałem wczoraj tak samo. Ależ to jest zimne. I też na Donalda dopalone. Patrzcie, ten jest inny, ten ma trochę łusek tutaj, zobaczcie. Żeby nie było, że cały czas tą samą rybę łowiec, nie? Ten ma inne łuski. Oczywiście ogon żółty, tu biały. A powiem ci, tak już mniej na rybieniówkę wygląda. Już taki... Nie ma tych takich wyśniawki. No taki jakiś, żadnych... tak jakby to był taki... To już może być tubylec z zeszłego roku. Nie ma tam jakichś tam uszkodzeń. Zeszłoroczny, który już podzdrowiał. Ale nadal jesteśmy w fazie zarabieniówki. Maciej, ty przeciwko mnie, Brutusie? Nie, broń Boże, ja jestem z tobą. Czekajcie, bo muszę sobie jednak tego. Trochę zaczyna mi targać. Czapka z pomponem. Już trzeba schować tą łysinę. Bo tam już nie ma nic pod czaszką i nad czaszką nic nie ma, także wiecie. Nie, tam pod lekko zostało trochę. Jeszcze coś zostało? Opary, kurwa. Nad już nie ma nic. No popatrzcie, chłopie, ja ci gwarantuję, że im dłużej się będziesz tu motał, tym gorzej dla ciebie. Ja też chcę, też marznę, też chcę szybko to skończyć. Poczekaj, chłopie, zaraz dwie, trzy minutki i jesteś z powrotem jesteś w wodzie, chłopie. Tu ci nikt nic nie zrobi. Tak, dobrego. Klepie jak na madzie poszedł. Ach, jest. Ja ich wajc, was do mnie gezach. Dobre.
Maciej, ale to dopiero dwa dni. Znaczy niecałe, dwa, niecałe. Dzień z haczykiem. No, można powiedzieć, że ponad dobę już. Ponad dobę. Tyle ryb chopił, że całe życie tyle my nie zrobili. Nadrabia, sezon. No. Ilością, a nie jakością. Sztuki się liczą, nie waga, tylko sztuki się liczą. Pięknie. Zaraz to opijemy. Brawo. Pięknie. Dziękuję. Można powiedzieć, że to jest Adama chyba 14 ryba. No chyba tak. Ja chcę go zważyć, bo taki około 12 kg może ważyć. 12 kilo. Mówimy go, żeby z matą nie podnosił. Mówi, że od mrozu się przykleiło. Ile? 12 kilo, no to 10 kilo kar. No mówię, że to jest za rybniówka. Jest, za rybniówka. Wojt, za rybniówka przyszła do nas. Brawo Maciej. Ale czekaj, to prawa wędka, to od no, strony Adama. Ode mnie idą. Ja nie mam wędek, jedna została. No przepuściłem to stado. Nie wiem, czy tam coś jest. Od strony Adama weszły. Masz? Nie wiem, czy tam coś jest. Idzie jak... Maciej, ale wezmę podbierak, że może go zamoczę, co? No weź, chociaż go zamocz. Nie no, poczekam, nie będę go moczył, jak nie będziesz miał nic, to... No ja chyba nie mam. Chyba tak. Nie ma nic. Chyba holuje tak. No się wydaje, że to nie ma. Chyba ebra nie było. Leszcz. Będzie coś z tego? Nie. Nie? Nie. Według mnie nie. To jest to z 33 odległości z PV-ką, tak? No. Z bombką z 33 odległości, no, miałeś, tak? No. To jest co zwijać. Nie ma, nie? Nie ma nic. Nie ma. Ale ja jeszcze tu postoję, kurde. Daj mi podebrać. No, czekaj, bo to amur 20 kilo idzie do brzegu. Hamulec masz dobrze regulowany? Pobido? Nie no, śmieję się. Nie ma, nie? To by coś szarpu. On gdzieś bym poszedł jakoś tak. Zobacz, gdzie on mi poszedł tutaj. To jeszcze nie powiedziane, że nie poszedł. Pomiędzy jest. Pomiędzy wędkami jesteś. Nie jest. No jak to? Nie ma, jak jest. No. To jest! Macie, to ja pójdę tam na schody. Nie. Chyba, że chcesz pod wędkami, żeby przejść. Tu go podebrać? Ale pak szedł długo nic, nie? A dopiero przy brzegu zaczął kopać. No to moje tak samo idą. Tak wielki. No jest, no nie gada. Adama Liga, spokojnie. Maciej, wchodzimy do gry. Podbierak zamoczony będzie. Pełnołuski! O, widziałeś? Pełnołuski! Adam. Zaraz to opijemy. Czekaj. Jak tu stronę idziemy? W tą stronę, żebyśmy stąd wyciągnęli. Nie wiem, gdzie. Tam macie, no to w tą stronę. No macie, ja też miałem jednego pełnołuskiego w nocy. Czekaj. Nie, to dole. A co miała za kulkę? Giem. Gie? No, gdzie był trigon? Jest i pierwsza rybka. Doba za nami. Jak na razie Adam nas bije na głowę, także masakra. Ale te foka puściło. Ale w końcu chyba do nas przyszły zarabiniówka. W końcu chyba my zaczniemy. Na razie zaczniemy od pierwszego pełnoludzkiego. PV-ka, punkt G, waftersik, 15 mm, testowany nasz pelet i pierwsza jest. Dobra, teraz chwila dla fotoreporterów. Ale uśmiej się, a nie tak wyglądasz jakbyś... Ja ci to przypomnę. Jakbyś robił, ja ci to przypomnę.
przyprowadź coś większego. Ja tego nie powiedziałem, mimo dlatego mi nie przyszło większego. Przyprowadź babcie, dziadka. Najlepiej prababcie. Jest pierwszy! Pierwszy koń! Pierwszy! Pełnuski! Pierwszy z Tribali, Maciej, w życiu. To jest twój pierwszy, co nie? A, tutaj nie. Ci, pierwszy raz na tej rzece jesteś. No, oczywiście. A tu lodowisko robisz tam? No. Jak zamarznie, to będziemy tu się ślizgać? Tylko weź tą matę rozłóż, bo warmo cię opier... tego, że amatorkę robisz tak jak w Kubie, no. Bo to zamarznie, wszystko to później jest sztywne. Powiem tyle. No. Idziemy po zimno! Ale co idziemy robić? No, tradycje. Idziemy świadczyć usługi tradycji. Żeby z tradycji stało się zadość, tak? Macie, ale wy macie namiot pod latarnią, to ja nie wiem, czy tutaj takie usługi też świadczycie? Też. Też? Ja tam nie idę do tego namiotu, bo będę musiał, będę musiał pośladki ścisnąć mocno. Ale pa, jak szybko się schował. A jak? Zimno mu. Bo wiesz, jak szczypie w ręce Wojtek? Masakra. No jeszcze nie wiem, mam nadzieję, że się przekonam dzisiaj w nocy. A Maciej, co? Co się stało, Maciej? Taniec, kurwa, kurczaka? Ale kurwa, zimna zapyta za to. Co czemu zakręcę? Pół godziny, czy 2 godziny się śmiałeś z Kubiaka, no ale nie? Ty masz już wprawę. Ty już się zahartowałeś, tyle karpi, to ty już się zahartowałeś. Mówisz, dla mnie to już norma powinna być. Słuchaj, no ty już się zahartowałeś, my dopiero mamy pierwszego. To my jeszcze musimy trochę poćwiczyć. Czyli co, muszę w końcu te wędki wyrzucić, żeby zablokować je znowu z tamtej strony? Tak. Blokuj. Blokuj, ja ich nie chcę takich. Nie żartujmy z takich słów, bo czasami to się może nam okręcić wobec no, nas, nie? Trzeba się cieszyć, że przy takiej temperaturze wody, nie oszukujmy się, ale to też nie jest normalne, 6 stopni. Gdzie w grudniu, gdzie woda ma 6-2 stopnia, gdzie w grudniu złujmy karpie? Znaczy nie no, przede wszystkim Wojtek Maciej mówię, że to 6 stopni, nie? To jest to, że woda ma 6 stopni i dalej pobierają pokarm te karpiec, nie? To też ole jest... targo! Dobra, wczesne nagrywać, bo zimno w ręce jest. Dobra, pauza. Pauza. Olej, Maciej. Ja? Tak, w prawo idzie? Mhm. Weź podbierać, aha. Jestem. Weź na podbierać, chodź. Nie idzie w prawo. Gdzie on tam poszedł? Ty te pełnouski tak holujesz? Co? Nie. Kolejna rybka, taktyka nadal ta sama, tak zwana bombka, punkt G, waftersik 15 mm, wszystko w punkcie gdzie, G, dopalone w głąb, jest i druga, nadal jeden kij pracuje tylko. Prawa strona, nie? Tak jest, prawa strona pracuje. Zimno ci, że taką minę masz? No. Człowiek wyspany, wyspany. Jest to w ciepłym, to... Dobra.
Piąteczka, żółwik. Brawo. To szkoda, że takie małe, ale i tak jest super, bo w grudniu. Tak, dokładnie. Także miejmy nadzieję, że wejdą te większe deszcz za chwilę. Może dzisiaj, może jutro. I co teraz? Muszę zestaw robić. Ty robisz zestaw, ja idę spać. Co? Ty robisz zestaw, ja idę spać. Tak. Ty wiesz podbierać, bo jest blisko. Tak? Cały w strachu. To blisko. Co? To blisko. No tu gdzieś na lewo, nie? Na początku tak idzie, jakby nie było. Też tak miałeś? No. To by widziałeś jednego, czy tego to nie widziałeś, ale tego pierwszego to nie, nie ma nic. Ja dużo tę kamerę. Warmus rybkę się złowił, też. Pierwszą, w drugą dobę, w drugą noc. Mamy po 4 rano. Gdzieś tak będzie, nie, Maciej? Mhm. I nie jest to zarybieniówka. Muszę ile powiedzieć. Ma? No, 17... 17,5 minus 2, nie? No, ile ma? 15,5. A ile ja mówiłem? No. Ja mówię, będzie 12, Maciej mówi, nie, będzie 15. No, 15,5, nie? No, no, no to już mi się podoba. No. Dobra, wspomniałem. No, to nie jest 10 kilo. I tu ściągnę. Także jestem zadowolony. 15 kilo, pełnouski. W grudniu to mi odpowiada. Wziął na... Wziął na dumbbellsika, no co ja gadam dumbbellsika, na waftersa Donald. Bombka PVA z palecikiem Donaldowym. Pojedynczy wafters 15 mm. Donald. Słyszałeś? Ten spław? Był spław, coś się dzieje. Och, elegancko. Pięknie, już jestem zadowolony. Nie, nie jestem sam. Taki ospały, nie? A na Macie wariował. Lewa wędka, nie prawa, czyli całkowicie daleko od Adama i Macieja. Poszedłem dwoma wędkami mocno w lewo, tutaj w stronę spustu wody. I tu w tej strefie mi wziął, także jestem zadowolony, że w ogóle w innym kierunku niż tam Adam łowi te zarybieniówki. Nie, śmieję się, ale elegancko. Dobra, zakładam bombkę i jedziemy spać. Dziwnie, nie? No właśnie. Już u góry? A nie ciągnie ci ze sobą? Nie.
co robi? Skapnął się, że wiesz, że jest holowany. Jak się najeżył. Kolejna rybka. Nadal kij ten sam. Także strategia jak na razie się sprawdza. Wszystko w punkcie gdzie. Gdzie? W punkcie gdzie? W punkcie gdzie. Lub gdzie.